Dobry Państwu, dziś słuchałem radia RFM i tylko nie dosłyszałem, jakie miejscowości, a kobieta miała, nie wiem ile, 30 lat miała, a miała 3 promile alkoholi. Sporo miała. Dawkość prawie śmiertelną, a dzieci byli 9 i 8 lat. I mieli po promilu alkoholu. Boże święty, co się dzieje się w tej Polsce? Już karygodne, naprawdę. Nie ma w szkole wychowania obywatelskiego, nie ma nadzoru kuratora nad matką, rodzicami i nad dziećmi. Nie ma. Gdzie te prezydenci, burmistrzowie, wójtowie? Gdzie ta szkoła? To już karygodne. Szanowne Państwo, kochani moi. Naprawdę. Naprawdę ja Was proszę. Z całego serca. Z całej duszy proszę. Ażeby. Zaprzestaliście. Ten spożywać alkohol. Niedobry alkohol. Ten szatański alkohol. Diabelski. Bo w alkoholu siedzi diabeł. Szanowni Państwo, kochani moi. Apel do prezydentów wszystkich miast. Burmistrzów, wójtów, kuratora, prokuratorów, sędzinów. Gdzie oni się są? Żeby tak się działo? Żeby matka spożywała 30-letnia tyle alkoholu, 3 promile miała? To jest karygodne. To jest nie do pomyślenia dla mnie. Szanowni Państwo, kochani moi, dowiem się, w jakiej to miejscowości było. I szanowni Państwo, kochani, wyciągnę wnioski od matki. Od matki wyciągnę wnioski, że sama alkoholiczka i poiła dzieci alkoholem, małoletnich. Małoletnich, podkreślam. To dla mnie jest nie do pomyślenia. To dla mnie jest karygodne. Szanowny Panie Prezydencie, RP Rzeczypospolitej, Andrzeja Duda. Apel do Pana. Podtrzymaj Pan ten, zlikwiduj Pan ten alkohol. Całkowicie zamknij. Nie otwieraj knajp. Nie pozwalaj Pan. Pan jest głową państwa. Pan może co chcesz to zrobić. Tylko jedno piórko podpisać, że nie napisać. Nie pozwalam to budować. Likwidacja alkoholu w Polsce musi być, nie narkotyków. Tak jak mówiłem, że mnie dziewczyna opowiadała, że 9-letnia zaszła w ciąży. A ta dziewczyna miała 15 lat, jeszcze dziecko to już zaszło w ciąży. Tylko nie powiem imię i nazwisko jej. Wiem, gdzie się uczy. Wiem, jaka to szkoła.
Ja muszę się udać do tej szkoły. Ja muszę udać się po świętek do kuratora. Szkoły w Białymstoku. Do ministra oświaty. Z tym trzeba skończyć. Jak najprędzej. Bo w Polsce nie jest dobrze. Bo tylko działa alkohol, narkotyki i mafia, i papierosy. Małoletnie palą. Szanowne Państwo, kochani moi, zbliżają się święta. Życzę Wam wszystkim wesołych, zdrowych, radosnych świąt Wielkanocy, ale mniej alkoholu, mniej narkotyków, mniej palenia papierosów, bo to narkotyk, ale życzę Wam, żeby po świętach mniej było pijaństwa, pijaków, nie narkomanów, mniej palenia papierosów. Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomysłności, wesołych świąt, Wielkanocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa życzę. Szczęść Boże!